czasem usiąść sobie pod tym murem i popatrzeć na świat dookoła. A za plecami czuć coś trwałego i solidnego, jak ten mur. Bo księdzu na małej parafii bardzo potrzebne jest silne oparcie i silne plecy. Nie zawsze sama wiara wystarczy. Kiedy tak sobie tutaj siadam, to przypominają mi się wszystkie historie, które opowiadają mi parafianie. Nie ma obawy. Nie naruszę tutaj tajemnicy spowiedzi. Przypominają mi się też wszystkie historie, które przez tyle lat wydarzyły się na tej parafii. Chciałbym wam opowiedzieć kilka z tych historii. Tylko, że nie bardzo potrafię. Ale zrobimy tak. Ja sobie teraz zjem swoją ulubioną czekoladkę, a historia zacznie opowiadać się sama. Coś zrobimy. No ale co? No nie wiem, możemy gdzieś pójść. No ale gdzie pójdziemy? Wszędzie już byłyśmy. A może sobie do kogoś zadzwonimy? Gdzie sobie zadzwonimy? Wszyscy wyjechali. A ta Halinka to sobie pojechała chyba na Wyspy Kanaryjskie. Znaczy poleciała. A ja słyszałam, że Jola jest na Helu. Ty, a ten... co, ostatnio Janek poznał taką Martę, no nie? To oni mieli lecieć teraz na Cypr. A Zuza jest w Krynicy, wiesz? My tu siedzimy w tym mieście. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Wieje. Nawet nie mamy kasy, żeby pójść na basen. Jezu, jaka jestem głupia. Słuchaj, przecież mój wujek mieszka tutaj niedaleko na wsi i on ma dom i normalnie możemy do niego pojechać i się poopalać. Nie, no w telewizji mówili, że ma padać po południu. Co ty, tam jest zawsze słońce. Jak to? Normalnie, tam jest mikroklimat. Nie, ale ja nawet nie mam kostiumu kąpielowego przy sobie. Boże, przestań, pójdziemy sobie tam na dach i będziemy się opalały bez kostiumu. Chyba sobie żartujesz. No nie, no mówię ci, tam jest takie słońce, że po 2 godzinach to jesteś normalnie taka brązowa jak murzynka. No dobra, to chodź, pojedziemy. Tak? No to thank you.
Tymczasem ciocia i wujek miast cieszyć się dobrodziejstwami cudownego mikroklimatu, jak zwykle kłócili się przy telewizorze. Wisi sobie jeszcze dosyp. Wtedy to cię dopiero zamuli. Do czego pijesz? Do tego, że starałem zdrowie i młodzieńczy wigor na wielkich budowach socjalizmu? No, chyba że w burdelach. Pierwsze słyszę. Czemu mi nie powiedziałeś, że to są 4 przesiadki? Mówiłam ci, że to jest na wsi. Na wieś jednym autobusem nie dojedziesz. Wybij to sobie z głowy, moja droga. Nie, no to jest kompletnie bez sensu. Jak przyjedziemy, to już słońca nie będzie. Oj, przestań, tłumaczyłam ci, tam jest zawsze mikroklimat, tam jest zawsze słońce, tam jest zawsze gorąco, opalimy się jak murzynki. Dzień dobry. A te krawaty to świeże czy używane? Ten krawat miał towarzysz Lenin na szyi, kiedy podpisywał dekret o pokoju i chlebie. Paco Rabanne. Och, Lenin miał zawsze dobry gust. A proszę pana, a ten aparat, to on jeszcze działa? Działa. To jest aparat słynnego wywiadowcy radzieckiego Stirlitza. Pragnę zwrócić uwagę na obiektyw, który jest długi. A ta piersiówka to też radzieckiego żołnierza? Ta piersiówka? Nie. Ta piersiówka to jest typowy wytwór niemiecki. Żołnierz radziecki nie pije. Szczególnie podczas wojny. A wie pan co, mi to się podoba taka biała gałązka. Ile ona kosztuje? O, kawałek rafy koralowej, którą staranował podwodny okręt radziecki u wybrzeży Australii. Rzecz absolutnie bezcenna. 15 zł. Nie, to ja tak będę miała... Razem to będzie z 5,50. Może by za 5,50 tę rafę koralową. No nie, ale dziewczyny, no nie wszystko kręci się wokół pieniędzy. No a wokół czego? No chciałbym na przykład podarować wam takie gwiazdki. Jedna może być tu, a druga może być tu. Chyba pan sobie żartuje. Jezu, chodź. Weź chodź lepiej ziewa. Koleżanki, chwileczkę. Co ona ci powiedziała? Nie, nie i jeszcze raz nie. Po moim trupie będzie tutaj jakieś opalanie się na golasa. Tu jest porządny, komunistyczny dom. A komuniści są moralni. Daj spokój.
Niech się dziewczęta trochę poopalają. Wystawią sobie pupcie na słońce. Będą pięknie wyglądały. Będą trendy. Trendy albo jazzy, jak niektórzy teraz mówią. Zobacz na naszego prezydenta, jak jest opalony wspaniale. Zobacz. Zobacz na kandydatów. Już się zaczęli opalać. Zobacz, przecież oni wiedzą, co robią. Prawda? I gówno mnie to obchodzi. No przecież to są komuniści. Ale dupy mają białe! Ale Wojku, już komunizmu to już chyba nie ma. A widzisz? Moje drogie dziecko, komunizm jest wieczny. Komunizm zawracał biegi rzek. Komunizm nazwał właściwie cały świat od nowa. Komunizm wysłał człowieka na Marsa! Ale wie pan co, bo ja słyszałam, że komunizm to nie pozostawił po sobie nic dobrego. Widzisz... Tu, w mojej piwnicy, komunizm pozostawił po sobie największego na świecie pomidora. Ty i ty, proszę, ze mną. Idźcie, idźcie. Zobaczcie, co on tam ma. Nic wam nie zrobi. Jest całkowicie bezpieczny. Przepraszam cię, kochanie. Wow! Ale wielki! Jaki czerwony. Tego pomidora, pamiętasz, kochanie, przywiozłem z 27. Zjazdu Makrobiologów Radzieckich. Gdyby nie zdrada Trockiego, takie pomidory rosłyby dzisiaj od Archangielska do Kapsztadu. A ja się od lat zastanawiam, czy z cementu, czy z gipsu. No co jest duży, to ma grubą skórkę. Porządnie zdrewniałą, przyznasz. Jakie echo. No, jak w jaskini. To jest, mój drogi, rosyjska fikcja. To jest czerwona rosyjska wydmuszka. Mój pomidor jest pusty w środku. To jest fikcyjny pomidor. Mój pomidor jest fikcją? Jak cały komunizm. Mój pomidor jest fikcją? Oczywiście, to jest fikcyjny pomidor. Pusty w środku? To jest pusty w środku fikcyjny pomidor. Tak? Fikcyjny. No to zaraz zobaczymy, czy pusty. Nie! Wujku, przecież wszystko jest dobrze. To jest naprawdę pomidor. Prawdziwy radziecki. Może troszeczkę się zesrać. Dobrze mi jest. Co ty? No, chcę do domu. Ty wiesz co? To jest taki skrót, to może pójdziemy tędy. Będzie szybciej na autobus, co? Będzie szybciej, chodź. Zaczekaj! Jezu, co ci jest? Dalej jest ci niedobrze? To chyba ten pomidor. No co to, ale ty chyba go nie zjadłaś, co? Myślałam, że mi nie zaszkodzi. Co ty mówisz? Ja go wyplułam. W podstawówce często jadłam kredę i popijałam atramentem. Boże, naprawdę źle wyglądasz.
Słuchaj, poczekaj tu chwilę, ale nie ruszaj się, dobrze? Ja pójdę do sklepu i przyniosę ci coś do picia. Tu jest niedaleko, dobrze? Zaraz wrócę, tylko nie ruszaj się, tak? No, jak się czujesz? Słuchaj, tak mnie zmogło, że musiałem się oprzeć. Masz tu coś do picia. Ale co, wody nie było? No nie, no w tym sklepie nic innego nie było. 8:30? No skąd miałeś pieniądze? Ciotka mi dała na czarną godzinę. Nie, ja już się napiłam, wiesz, ze źródełka nie chcę. Co ty, no? No dobra, jak już zainwestowałaś, to się napiję. Masz korkociąg? Wiesz co, całkiem dobre to wino. Tylko szkoda, że już się kończy. Wcale nie. Jak to? No tak, tam w siatce mam jeszcze butelkę. Właściwie to 4 butelki, bo nie mieli mi wydać z 50. Wiesz co? Mi się wydaje, że to wcale nie ten pomidor mi zaszkodził. A co? Nie wiem, bo wydaje mi się, że on był taki, wiesz, taki całkiem smakowity. A chcesz taki mniejszy czy większy kawałek? Tego radzieckiego pomidora? Tutaj go masz? Wzięłam na pamiątkę. No to dawaj. I co, że mówisz, że się połyka? No dobra. Boże, jak ty dziwnie wyglądasz. Ja? Dlaczego? Masz czerwone usta. Masz paznokcie czerwone? A ty masz sukienkę czerwoną. Ale ty bluzkę, spodnie, buty masz czerwone. Jezu, zobacz, ta trawa jest czerwona. Chmury są czerwone. I drzewa są czerwone. Tu jest wszędzie czerwono. Wiesz co, może my jesteśmy na jakiejś przeklętej ziemi. A może to my jesteśmy przeklęte? Ale wiesz co? Może tak naprawdę to nie przeklęte, ale wybrane. Wybrane, bo nieokiełznane. I nieopanowane. Nieokiełznane, bo niepohamowane. Mów mi Larisa. Mów mi Tatiana. Mi się zdaje, towarzyszko, że myśmy już wszystko teraz zdobyły dla komunizmu, proszę ciebie. I mi się zdaje, że jeszcze nam tylko brakuje odznaczeń, gwiazdek. A o czym ty myślisz? No wiesz, no o tym samym co ty.
Odważyłabyś się? Tylko, że mam taki jeden problem, bo ja to wolę faceta. Nic nie szkodzi. Prawdziwy komunista bierze wszystko. Bez trwogi. Ty też. No. I co? Same nie wiecie, w coście się wpakowały. No. I co ja mam teraz z wami zrobić? Ja wiem, co wy tu robicie, moje panienki. Wiem wszystko, co się tutaj robiło. Ja was obserwuję od dłuższego czasu. Widzę wasze dusze. Ja je prześwietlam. Prześwietlam je jak rentgenem. Oj, wstyd. Wstyd. Za takie rzeczy. Moje drogie, idzie się do piekła. Prosto do piekła. I tam dusze wasze czeka wieczne potępienie. Najpierw będziecie się taplać po szyję w gorącym, śmierdzącym błocie z siarką. Będziecie wdychać najbardziej śmierdzące rzeczy, jakich w życiu dotąd nie wąchałyście. Potem Lucyfer złapie was za włosy, ściągnie was skórę jak z banana i natrze tą skórę solą. A potem to popieprzy. A potem będzie na to lał gorący keczup. Zobaczycie, tak posolone i popieprzone będziecie leżały na żelaznej kracie i wyły z bólu jak bewsztyki, albo jak kurczaki, albo jak kaszanka, albo jak kiełbaska, a ogiel piekielny wypali was na węgle. Powiedzcie mi teraz, szczerze jak księdzu, coście tu piły? No tam stało. Co tam stało? Ja się nie przyglądam takim rzeczom. To było zwykłe wino po 8.30. Jakiż dobry i mądry jest nasz Pan. Dba o nas wszystkich. Myśli. Pomyślał o każdym. Lotnikom dał niebo, żeglarzom morze, młodym dziewczętom dał pięknych młodych chłopców, mężczyznom szybkie samochody, piłkarzom zielone boiska, a tym, którzy mają najdelikatniejsze podniebienia, ofiarował to, co ziemia daje najlepszego. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I ta mrówka, i ten komar, i zielona żabka, i ptaszek
który wije gniazdko na drzewie. Zając, sarna i wszystkie ryby w morzu, a nawet wieloryb też jest stworzeniem Bożym. A Pan Bóg kocha wszystko, co stworzył, a najbardziej z tego wszystkiego kocha nas, ludzi. Dlatego nie martwcie się. Nic złego wam się stać nie może. Bóg nad wami czuwa i postawił na waszej straży całą rzeszę wiernych sobie świętych, aniołów i nas, kapłanów. Jeśli nawet coś było, to tego nie było. Jeśli nawet coś się stało, nic się nie stało. Jeśli coś pomyślałyście, toście nie pomyślały. A jeśli coś wam się śniło, nic się nie przyśniło. A jeśli czujecie się winne, nie bójcie się, bo ja oddzielam to grubą, czerwoną kreską. Ale na mnie już pora, obowiązki wzywają. Pożegnam się z wami, ale na pamiątkę chciałbym wam dać święte obrazki. Proszę, dla ciebie święta Weronika. Szczęść Boże. A dla ciebie święty Florian. Żeby cię strzegł przed pożarem duszy. Bóg zapłać. Z Bogiem. Aha, moje drogie, zapraszam na jutro do konfesjonału. Będziemy, proszę księdza. Do widzenia, papa. Trzeba wam wiedzieć, że z czasem bardzo zaprzyjaźniłem się z tymi dziewczętami. I daję słowo honoru, że ich dusze są absolutnie nieskalane. Ty, a wiesz, że tu jest napisane, że święty Florian to chroni od pożaru? Tak. Aha. A u mojego kolegi na wsi to się remiza spaliła. No co, ty remiza? No. No to pewnie strażacy nie powiesili świętego Floriana. Nie. Sami ją podpalili. Z nudów. Czy lubicie czytać książki? Ja muszę powiedzieć, że od czasu do czasu bardzo lubię przeczytać jakąś dobrą powieść albo esej. Tylko że zauważyłem, że ostatnio nasi pisarze poruszają w swoich książkach sprawy bardzo oddalone od problemów współczesnego człowieka. Coraz częściej w tych książkach bohaterami, podmiotami przeżyć i rozterek są ryby, płazy, gady, a nawet zwierzęta bezkręgowe. Jak myślisz? W lewo czy w prawo? Jedna chwileczka. Lerno. Czas ucieka. Kurczę. Tak czy inaczej myślę, że jesteśmy niedaleko tego faceta. No a ty mogłabyś już coś zrobić ze sobą. Ale niby co? No malować się. Usta, rzęsy, róż, wiesz, włosy. Trochę się zrobić na kobietę.
A czy ty uważasz, że ja nie wyglądam jak prawdziwa kobieta? Wyglądasz jak kobieta, ale dla tego pana to za mało. Wiesz, jak wyglądają te jego literatki? Wszystkie tak zrobione. On taki lowelas, no wiadomo, ale zrobić się trzeba, nie? Posłuchaj mnie, kochani, nie interesuje mnie ani on, ani jego literatki. Interesuje mnie tylko literatura. I myślę, że powinnyśmy jechać w prawo. Więc jedźmy. Proszę. I co? Jesteśmy na miejscu. Widzę. Masz jeszcze ostatnią szansę. Nie, kochana. To co, widzimy się za godzinę przy samochodzie. A co będzie, jak wyjdę wcześniej? To znajdziesz mnie na uroczysku pod tytułem Zamczysko. A gdzie to niby jest? Na mapie. Idę fotografować szyszki. Jak zwykle. Powodzenia. Powodzenia. O, witam, witam. Dzień dobry, tu jestem, Zosia Kłopotowska. Pani Zosiu, tylko 45 minut się pani spóźniła. Gratuluję punktualności. Przepraszam, wyjechałam godzinę temu z Warszawy i nie mogłam znaleźć na mapie. Niech pan zobaczy, ta mapa jest taka wielka, a ta uliczka pańska jest taka maleńka. Tak? Proszę bardzo, niech pani wejdzie. Proszę, proszę, niech pani wejdzie. A, pani Zosiu, jeżeli chodzi o to spóźnianie, to ja pani opowiem taką jedną historyjkę. Otóż jak byłem młodszy, mniej więcej w pani wieku, jakieś 20 lat temu, umówiłem się w sprawie pracy, pierwszej swojej pracy, z szefem wydawnictwa Czytelnik. Czytelnik. Pamięta pani wydawnictwo Czytelnik? Nie? Hm? No. Umówiłem się, pamiętam, z prezesem o godzinie 9 rano. 9:00. Wie pani, kiedy przyjechałem? 45 minut wcześniej, czyli czekałem 45 minut na tego człowieka, przed jego gabinetem, po to, żeby co? Żeby się nie spóźnić. To co ja mam teraz zrobić? Dobrze. Zofia Kłopotowska i tytuł: A po mojej śmierci wytnijcie jeszcze wodorosty. Rzecz o małej chińskiej rybce, która popełniła samobójstwo, wyskakując z akwarium, tak? Tak. Pani Zosiu, mam do pani takie bardzo proste pytanie. Dlaczego? Bo miała dosyć. Czego miała dosyć? Wszystkiego. Jak chińska rybka po 7 tygodniach życia, jak taka rybka mogła mieć dosyć? Ja mam 44 lata, miałem naprawdę różne, bardzo ciężkie przeżycia osobiste i nigdy jeszcze nie pomyślałem o tym, żeby popełnić samobójstwo. Pani ma taką delikatną wrażliwość, powiedziałbym nawet franciszkańską wrażliwość. Pani bardzo się martwi, przejmuje, bardzo panią po prostu to zajmuje, powiedziałbym, boli panią do żywego to, jak przebiega życie takich rozmaitych małych żyjątek, żuczków, karaluszków, myszek, tak? Tak, bo to nasi mniejsi bracia. Bracia mniejsi, tak? Tak, tak, tak. Bo małe jest piękne. No tak, małe jest piękne. Myśleć inaczej byłoby zupełnie nieekologicznie. I wstyd. Chciał dotrzeć do pani energii, do pani twórczości, do tego, co pani tu zapisała. Próbuję czytać i strona za stroną, bazgroły, pani pisze odręcznie. No nic nie widać, kleksy, zawijasy jakieś, wie pani, no po prostu nie daje mi pani szans. Nie daje mi pani szans, pani Zosiu. Nie mogłaby pani używać po prostu komputera? Nie mogę, bo ja nienawidzę stukania w klawisze. To mi absolutnie zabiera spontaniczność i ja
To jest bezduszne. Duchowość, to jest bardzo ważne słowo. Duchowość. Bardzo pięknie pani to ujęła, pani Zofio. Rozumiem, że takie uzewnętrznianie pani duchowości nie pozwala na to, żeby zwracać uwagę na jakieś drobiazgi. Strona 511, to są trzy przykłady pani pisania. Wróbel uzwykłe, wujek odwrotnie akurat. Rzeczywistość przez samorzeczność. Tak, 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 tak. Nie rozumie pan, że ja nie mogę się na tym skupiać. Skupiam się na duszy, na emocjach. Ja chciałam jak najszybciej wyrazić swoje myśli, przelać je wszystkie bardzo szybko na kartkę papieru, żeby pokazać to światu, wie pan? Napisała pani 675 stron papieru. Wrzuciła mi pani to na biurko. Ja to wszystko próbuję przeczytać. I co widzę? Widzę to, że nie ma tu ani jednej oryginalnej myśli, myślątka nawet nie ma oryginalnego. W literaturze najbardziej cenię sobie styl. A czytała pani w takim razie chociaż jedną książkę Żeromskiego, albo Reymonta, albo Prusa, Reymonta czytałam, Janka Muzykanta. I jakieś tam kilka takich wiejskich opowiadanek, na przykład Antka. Ja mam pytanie od Antka i od Janka Muzykanta. Niech pani powie, po co pani te wszystkie rzeczy, po co pani to wypisuje, po co pani pisze te, no przepraszam, bzdety? Co panią obchodzą te mrówki, te żuczki, te myszki? Po co to pani pisze? Naprawdę nie widzi pani, co się we współczesnym świecie dzieje? Ile ciekawych rzeczy, ile spraw? To nie widzi pani tego, co się na przykład w Polsce dzieje teraz? A co takiego dzieje się w Polsce? Pan myśli, że ja to robię dla własnej przyjemności? Nie, ja to muszę robić. To jest moje przeznaczenie. To jestem ja. Ja nie mam wyjścia. Ja muszę pisać. Czy pan wie, że ja pisałam tę powieść przez 2 lata? I pan nie jest pierwszym, który ją przeczytał. Dostałam propozycję od jednego wydawcy. Zadzwonił i zaproponował, że on mi da kilka lekcji, konsultacji prywatnych. Wynajął specjalnie do tego kawalerkę. 2 razy w tygodniu, po 3 godziny, miały się odbywać nasze konsultacje. Z kolei inny wydawca powiedział, że mój rękopis to kompletne dno, gówno. Ale jego żona prowadzi zakład fryzjerski i szuka dziewcząt do przyuczenia. Ja przyszłam do pana, ponieważ bardzo pana szanuję. W mieście mówi się, że jest pan łowcą talentów. Zresztą przecież wydaje pan Katarzynę Śmietankę i Izabelę Jabłuszko. A tej ostatniej ja jestem wielką fanką. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Na pewno jedno, że mógłby pan w tej całej swojej krytyce, z całym szacunkiem, zachować jednak trochę taktu. W końcu ja jestem kobietą. Prawda? Mam jeszcze prośbę. Czy mógłby mi pan na koniec podać szklankę wody? Bo nie był pan skory poczęstować mnie kawą. To jest? Umowa. Wydawnicza. Wydam tę pani powieść. Raz kozie śmierci. I niech pani dobrze przeczyta
przed podpisaniem. Przepraszam pana bardzo. Nic nie szkodzi, panienko. Czy wskazałby mi pan drogę na zamczysko? Bardzo pięknie panią przepraszam, ale niestety słabo orientuję się w okolicy. Dobrze poznałem tutejsze lasy, ale nikt nigdy nie podał mi ich nazwy. Panie tutejsze? W istocie przebywam tu już 50 lat. Przywieźli mnie tu, jak miałem około 60. To by znaczyło, że ma pan dzisiaj koło setki, tak? No, nie wygląda pan na tyle. Tutejsza ziemia dobrze konserwuje. Ale skoro pan tak długo tutaj przebywa, to nie zdążył pan poznać okolic? Nie zbliżam się do siedzib ludzkich, przynajmniej w dzień. Poza tym mam tu doborowe towarzystwo. Ksiądz proboszcz, dwóch wojskowych, rotmistrz i marynarz. Oficer policji. Jak mamy dobry humor, to śpiewamy, aż ziemia jęczy. Może oni wiedzą, gdzie jest droga na zamczysko? Niestety ich tak samo jak mnie przywieźli nocą. Wie pan co? Ja pana przeproszę, już sobie pójdę. Dobrze? Do widzenia. Mamy do pani prośbę. Widzi pani to wzgórze? Jak już znajdzie pani drogę do zamczyska, niech pani wróci tu z cieślą i na tym wzgórzu postawi krzyż. Krzyż? Wie pan, ile tu w okolicy jest krzyży? Zupełnie jak w średniowieczu. Chyba pan zwariował. Nie chcemy niczego za darmo. Tu w ziemi jest mnóstwo złota. Postawi pani krzyż? Pokażemy. Wie pan, podziękuję panu za złoto, ale chętnie wezmę jednego ślimaczka. Mogę? Tak? Dziękuję bardzo za ślimaczka. Do widzenia. Tutaj jesteś. A gdzie mam być? Przecież ci mówiłam, że idę fotografować szyszki. Mówiłaś. A jak tam spotkanie z mecenasem literatury polskiej? Tak naprawdę to... Pach! Masz. Przeczytaj sobie. Podpisał? No. Ciekawa jestem bardzo, jak ty to zrobiłaś? No nie możesz powiedzieć. Jeżeli myślisz to, co ja myślę, że ty myślisz, to tak nie myśl. I to wszystko, co masz mi do powiedzenia? Znalazłam w lesie pięknego ślimaka. O. To on. Prawda, że piękny? Śliczny jesteś, ślimaczku mój. Pochwalony. Na wieki wieków. Miły wieczór. A, jak dla kogo? To, że trochę zimno, to nie szkodzi. Przynajmniej komarów nie ma. Oj, tak, tak.
Dzisiaj znowu straciłem 50 tysięcy. A przynajmniej tak mi się wydaje. Ale ważniejsze jest to, że znowu dzisiaj przypomniało mi się całe moje życie. To się zaczęło jakieś 30 lat temu. Na małej wiejskiej stacyjce kolejowej. Byłem takim kilkunastoletnim chłopcem. Wracałem od swojej babci ze wsi i miałem ze sobą kankę świeżego mleka, słoik miodu i kosz z grzybami. Było już późno. W domu czekała na mnie mama. I wtedy nagle zobaczyłem ją. Piękna pani stała na peronie i co chwila patrzyła na zegarek. I nagle poczułem, jakby wiatr przeleciał przez moją duszę. Gapiłem się na nią jak zaczarowany. Patrzyłem i nie mogłem oderwać wzroku. A przecież powinienem coś zrobić. Powinienem podejść. Powinienem coś powiedzieć. Ale w końcu przecież byłem tylko małym chłopcem. No i byłem synkiem swojej mamy. Nagle piękna pani zwróciła na mnie swoje oczy. Chłopczyku, która jest u ciebie godzina? 18:30, proszę pani. No tak. Poczułem taki straszny wstyd, że jestem taki mały, taki nic nieznaczący. Nadjechał pociąg. Odruchowo wskoczyłem do środka, bo w domu czekała na mnie mama. Wagon ruszył, a ja zauważyłem, że piękna pani została na peronie. I wtedy zrozumiałem, że nie czekała na pociąg, ale pewnie na jakiegoś mężczyznę. I od tej pory więcej jej nie spotkałem. Chociaż przychodziłem na tę stacyjkę jeszcze wiele, wiele razy. No tak, tak, tak. Każde marzenie ma swój pociąg, którym odjeżdża. Wszystkie moje pisarki mają coś z niej. Kolor oczu, kształt ust, linie włosów. Zwykle dokładam do tych powieści spore pieniądze. Ale to ma sens. Bo przecież człowiek zobowiązany jest popierać piękno. Tak, tak. Wobec prawdziwego piękna człowiek jest bezsilny. A ksiądz kanonik zawsze mawiał, że nie ma na tym świecie okrutniejszego owada niż kobieta. Pięknie jest w tej naszej parafii. Pięknie. Spokojnie. O, choć może niezbyt dostatnio. Dziewczynki! Hej! Dziewczynki! Dziewczynki! Hej! Ty? Co to za gość? No co on ma na twarzy? Chodźcie! A ty znasz go? Nie, a ty? Dziewczynki, chodźcie! Coś wam pokażę! A co on chce nam pokazać? Chodźcie! Coś wam pokażę! Wiesz, to lepiej chodźmy przez pole maliniaka. Dziewczynki! 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 Jezus
Maria, no! Czemu uciekacie przed sługą Bożym? Dziewczynki! Ale ksiądz nas wystraszył. Straszył czym? Bo ksiądz tak jakoś dziwnie wygląda. Dziwnie. Taką maskę dziwną ksiądz założył. Taka maska jak u smoka. Albo u kominiarza. To żebym się nie otruł. A niby czym? Trucizną na korniki. A gdzież te korniki? No w kościele. Mam pewien kościół korników. Wyobraźcie sobie, że mi od pewnego czasu systematycznie zżerają w kościele ławkę po ławce, ołtarz po ołtarzu. Zżerają kościół od chóru po piwnicę. No, nie mogę tego opanować, no nie jestem w stanie. Ostatnio, no jakieś 3 dni temu, spowiadałem kółko różańcowe. No i w trakcie spowiedzi zapadł się pode mną konfesjonał. Tragedia. A zdaje się, że dzisiejszej nocy dobrały się do głównego krzyża na głównym ołtarzu. Już też podgryzają dzwonnicę. Ja spać nie mogę w nocy. A co ksiądz tak biegł za nami? Bo ja, jak was zobaczyłem, to sobie przypomniałem, że przecież ja szukam waszego ojca, bo mam coś dla niego. A co on teraz robi? On to teraz nic nie robi. On jest na bezrobociu. O mój Boże! Co za czasów żeśmy się doczekali, żeby taki człowiek, taki zacny człowiek jak wasz tatuś, taki doskonały nauczyciel historii, najlepszy w całym powiecie, był na bezrobociu, nic nie robił. O tempora, o mores, o mój Boże, mój Boże. No my właśnie idziemy do niego. A gdzie on teraz jest? No nie wiemy, matka nas wysłała, bo... Ojciec ostatnio tylko gorzałe dudli. No i my mamy tą wódkę zabrać. Albo idę na turat. To z rozpaczy. Ja mam dla niego tutaj taką gazetę. O. Ja myślę, że go to bardzo zainteresuje. Tu na 6 stronie jest artykuł, który powinien przeczytać. On jako miłośnik naszej ziemi będzie tym bardzo zainteresowany. Ja myślę, że go to może nawet od tej wódki odciągnie. Dobrze by było. A i dla was mam coś, dziewczyny. No bo widzę, że wy gorące serduszka macie i dobre duszyczki. To mam dla was czekoladki. Jedzcie, szanujcie rodziców, cokolwiek by nie robili. Szanujemy, proszę księdza, jak się tylko da. Ale nie zawsze się daje. Jedzcie czekoladki. Kochajcie Pana Boga i róbcie, co chcecie. Dziękujemy. To my już pójdziemy, proszę księdza. Z Bogiem, pochwalone. Moje serce. Pochwalone. Komu dzwonią, temu dzwonią. Nie dzwoni żaden dzwon. Bo takiemu pijakowi, jakie życie, taki zgon. Tarara, bo takiemu pijakowi, jakie życie, taki zgon, zgon, zgon. Księdza do mnie nie wołajcie, niech nie czyni zbędnych szop. Tylko ty mi, przyjacielu, spirytusem głowę skrop, skrop, skrop. Tarara, tylko ty mnie, przyjacielu, spirytusem głowę skrop, skrop, skrop. Piwnicy mnie pochowajcie, w piwnicy mnie kopcie grób, a głowę w tę stronę dajcie, gdzie od beczki będzie szpun, 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 tarara. A głowę w tę stronę dajcie, gdzie od beczki będzie szpun, szpun, szpun. Wiem, wiem, matka was przysłała. I wiesz po co, ojciec? Oddawaj flaszkę. Dobra. Lekcje odrobione? Tak. Marzenka, pani Twardowska. Jedzą, piją, lulki palą.
Tańce hulanki z Fawola. Starczy, teraz Wioletka. Ledwie karczmy nie rozwalą. Hi, hi, ha, ha, hejże, hola. Dobra, niech będzie. Na jutro świtezianka. No, to zdrowie. Jeszcze coś zostało. A te czekoladki skąd? Ksiądz dobrodziej dał. A, ksiądz kiełbasa. Jeszcze ojcu gazetę przysłał. Na szóstej stronie coś piszą. No, jakiś artykuł ma ojciec przeczytać. Ha! 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 Surunie! Hrabia Orzuk Biernawski do Polski przyjechał. Jak donosi nasz korespondent, hrabia zatrzymał się w hotelu Marriott. Hrabia zamierza ubiegać się o zwrot zagrabionych w trakcie reformy rolnej dóbr. Toż to przecież zrunie nasze strony. Tu piszą, że pradziad hrabiego wyjechał z kraju w 1945 roku, uciekając przed komunistami. Nieprawda. Hrabia wyjechał w 1946 roku. Ja sprawdzałem w archiwach. Nie mylę się. Hrabia mieszka w Sudanie, gdzie ma liczne plantacje kauczuku oraz dwie największe w Afryce hodowle rasowych wielbłądów. Ha! Nasz człowiek w Afryce! Nie, no ale ładny jest. I ma takiego lokaja czarnego, zobaczcie. Ale pan, no, we fraku taki. U nas to takich nie ma, co, Marzena? Pewnie, że nie. Gdzież tam? A ten Murzyn to też nieźle przystojny. Ty, tata. Ale oni tu piszą, że to ten hrabia jest czarny, a lokaj biały. No naprawdę. Oddaj to, manie! Nieprawda, ale twarz ma szlachetniejszą. Zawsze to nasz. A gdzie ten Marriott jest? W stolicy. No jaki tam telefon jest? No skąd ja mam wiedzieć niby, co? To weź książkę telefoniczną i znajdź mi ten telefon. No dobra, tylko niech ojciec nie krzyczy na mnie. Tak, jaśnie panie, to jest właśnie to miejsce, ta droga. Tą drogą w 1863 roku, w powstaniu styczniowym, jaśnie pana, prapra-stryj Sebastian z 30 swoich najlepszych ludzi szedł na odsiecz Dęblina porucznikowi Krukowi. No, nie doszedł biedaczek serce. Chłopi pochowali go w tym lesie brzozowym. Leży sobie cichutko. A brzozy szumią nad nim. Tak, piękna ta nasza brzezina jest.
Jaśnie panie, jak pisał wieszcz Adam, najpiękniejsza jest nasza poczciwa brzezina, która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy po ramionach do ziemi strumienie, warkoczy, nie ma z żalu. Postawą jak wymownie szlocha i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mickiewicz, pan Tadeusz, jaśnie pani. Tu, na tym miejscu, jaśnie panie, praszczur pana hrabiego Onufry produkował najlepszą na Mazowszu wódkę. Lwowską i gdańską. Podobno sam Napoleon chwalił. Angielska królowa skrzynki zamawiała do Londynu, panie hrabio. No i przeszli komuniści i ojcowiznę, jaśnie pana, buldożerami znieśli. I wybudowali to z żelazo betonu i zaczęli produkować wódkę strażacką. A później w latach 80. jaśnie panie, zaczęli produkować wódkę koszerną. 40% jaśnie panie. 40%! Wódka 40% jaśnie panie, to się nadaje, żeby upijać pospólstwo, hołotę, panie hrabio. A, wszystko rujnacja. Rojnacje, ale ja sobie pozwoliłem na przyjazd pana hrabiego według receptury prapradziada Onufrego wódkę gdańską, 4-letnią. Niech żyje! Krzyknął sędzia wznosząc w górę flaszę. Miasto Gdańsk niegdyś nasze? Będzie znowu nasze! I lał srebrzysty likwor w koło, aż na końcu zaczęło kapać złoto i błyskać na słońcu. Mickiewicz, w ręce jaśnie pana. Dostawy, jaśnie pana. Już Jan Chryzostom Pasek w XVII wieku w pamiętnikach opisywał stawy tutejszej ordynacji. Wystarczyło rękę do wody włożyć, by 3-kilogramowego królewskiego karpia wyciągnąć. A teraz co, jaśnie pani? Rozpacz i rujnacja. Przyszli komuniści, ryby wyżarli, wodę zatruli, a później jako trującą spuścili, jaśnie panie. Tylko bagno i błoto zostało. Takie to sprawy, jaśnie panie. A przecież było tak, jaśnie panie, że ojcowie nasi szanowali i kochali ten świat. Mistrz Adam pisał: dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza, jako para kochana. Prawy staw miał wody gładkie i czyste, jako dziewicze jagody. Lewy, ciemniejszy nieco, jako twarz młodziana, smagława i już męskim puchem osypana.
prawy złotym piaskiem połyskał się w koło, jak gdyby włosem jasnym. A lewego czoło najeżone łozami, wierzbami czubate. Oba stawy ubrane w zieloności szaty. Będzie padać, znowu będzie padać, jeśli padnie. Nastawiali tych rusztowań, jaśnie panie, i tak zostawili. No i dobrze. Jaśnie pan wrócił. Zaczniemy remont. Odnowimy pałac. Będzie dobrze, prawda, jaśnie panie? Wróci nasza Polska. Nasza stara, dobra Polska, jaśnie panie. Prawda? Moje córy, pani hrabio. Na świat wyjechałem szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. Aż pani hrabio, toż to balladyna Słowackiego. Bo ja zawsze wolałem Słowackiego od Mickiewicza. Jak długo w sercu naszym choć kropla polskiej krwi, jak długo w ręku naszym ognista szabla lśni. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród. Wydarzenia tamtego wieczoru z całą pewnością przerosły oczekiwania jego uczestników. Na drugi dzień obie dziewczynki przyszły do mnie do spowiedzi. Nie mogę naruszyć zasady tajemnicy tego sakramentu, ale muszę powiedzieć, że nie pochwalam tego, co tam zaszło. Nie od dziś wiadomo, że każda historia musi mieć swój koniec. Tak jak pies. Zaczyna się chyba od nosa, a kończy ogonem. Nasza historia może zakończyć się bardzo nieszczęśliwie. Dla wszystkich. Niech będzie pochwalony. Dzień dobry, księdzu. A co tobie, synu, to drzewo zawiniło? Proszę sobie wyobrazić, proszę księdza, że w 1971 roku, zaraz po tym, jak towarzysz Edward Gierek objął funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, żeby uczcić to wydarzenie, to myśmy z kolektywem zasadzili, o, tyle tych sosen. No tak, pamiętam, było tego ze 4 hektary.
I powiem księdzu, że jak się tak patrzę na to, co się w tym kraju wyrabia, to sobie pomyślałem, że wytnę to wszystko. Dużo w tobie złej energii, synu. A żeby ksiądz wiedział. A co te drzewa winne, że one tu rosną? Przecież one nie na chwałę Gierka rosną, tylko na chwałę Pana naszego. Może czekoladkę? A wie ksiądz, że z przyjemnością. Żeby dać upust tej twojej energii, to może zróbmy tak. Ja mam u siebie na plebanii ze 6,5 metra kubicznego drewna do porąbania, takiego kominkowego. Może byś kiedy wpadł w wolnej chwili, to i energia znajdzie ujście i pożytek dla parafii będzie większy. Właściwie parafia służy naszej społeczności. Co będziemy czekać? Zapraszam księdza, no co będziemy marnować czas? Sam ksiądz widzi. Przez tyle lat dorobiłem się takiego samochodu. Spokojnie, synu. Spokojnie, samochód jak samochód. Czy tego nawet nikt nie kupi? Dlaczego tak sądzi? Na kto? A który to jest rocznik? 92. Mój synu. Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, to 8 dnia każdej rzeczy dał swoją cenę. Na wszystko jest cena. 92? No to jakieś, myślę, 2300. Zresztą wiesz co, tam za szosą kawałeczek mój brat ma komis samochodowy. Możemy podjechać, dowiedzieć się, jak one stoją dzisiaj. No to jasne, jedźmy, proszę księdza. Aha, no jak? A to może popchaj, a ja spróbuję, dobrze? No witam pana. A pan widzę zmienił ekspozycję. Wie pan, czasy się zmieniają. Ale mam tu coś jakby specjalnie dla pana. Proszę. Mao Tse-tung, wydanie jubileuszowe. Nie no ładne. Ale wie pan, ja już tego nie zbieram. O. Co się stało? Jak pan słusznie zauważył, czasy się zmieniają. A może coś z broni białej? Nóż do papieru marszałka Piłsudskiego. Rozcinał nim konstytucję kwietniową. Bardzo ładny, sanacyjny. Ale może coś z broni długiej? Na... Wie pan, że... Dzięki pana czuję się jak jakiś sarmata. Dla szanownego pana mam tutaj broń znacznie dłuższą.
Bomba jądrowa. 20 kiloton. 500 000 ludzi. W zależności od gęstości zaludnienia. Gdzie pan to ma? No tutaj, proszę pana. A co, nie słysza pan nigdy o walizkowych radzieckich atomówkach? A nie kłamie pan przypadkiem? A czy ja kiedyś sprzedałem panu lipny towar? No, muszę przyznać, że nie. Proszę. Wszystkie konstrukcje radzieckie są proste i niezawodne. Podnosisz pan ten wichajsterek, nastawiasz pan 3/7 i masz pan 30 minut na opuszczenie epicentrum. Ile pan za to chce? 5 000 złotych. Pan posłucha, dam panu połowę, właściwie 2300. Pan przeliczy. No dobra, jest pana. Na zdrowie. W takim razie teraz bomba jest moja. Do widzenia panu. Towar jest pana. Ostrożnie. Straciliście wszelką nadzieję? Niesłusznie. Nie należy nigdy tracić nadziei. Zawsze. W każdym, nawet najbardziej zagubionym i oszukanym człowieku, może się narodzić nowy człowiek. I nowy obywatel. Witam, witam, towarzysza. To co, towarzyszu? Akta palimy, da? Proszę do mnie nie mówić, towarzyszu. Od dzisiaj jestem obywatelem. Poza tym Zygmunt. Tomek. No, cześć, Tomeczku. A skąd taka przemiana, Zygmunt? Tak popatrzyłem na to wszystko. Jak ten świat się rozwija. Widzę, że to, czemu poświęciłem całe swoje życie, niestety jest fikcją. Ale wydaje mi się, że to, co dzisiaj zrobiłem, to naprawdę ma sens. No a cóż to takiego? Zakopałem tu coś,
To nigdy nie powinno być odkopane. No to mamy podwójną radość. Właśnie dostałem telegram. Moje dwie córy wychodzą za mąż za jednego faceta. W samym sercu Czarnego Lądu. I nie tam za jakiegoś tam kacyka. Za pana hrabiego. Trzeba to uczcić, Zygmunt. Ja lecę do sklepu, stawiam ja. Dwie córki za jednego faceta? W chrześcijańskiej rodzinie? Dwunastu apostołów. Niestety nie piję piwa, bo mam nad kłacotę. No to wypiję sam. Zapowiada się długi wieczór. I ciekawe. To już koniec naszych historii. Ja wiem, że będą tacy, którzy będą wam wmawiać, że te opowieści nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja wiem, że będą tacy, którzy będą mówić, że ja tak naprawdę nie jestem księdzem. No cóż, wobec takich prowokacji mogę tylko zamilknąć i zjeść kolejną czekoladkę.